Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, tutaj T-Volt, witam was w kolejnym odcinku Wolfensteina, jeeeej! Powracamy sobie, jesteśmy w tym samym pociągu, którego trasę rozpierdolił nam jakiś wredny robot. I jak ja powinienem się tymi kolegami teraz zająć? Myślę właśnie o takiej opcji. Pojawcie się tylko, koledzy. Wychylcie się. No wychylcie się, kurwa, ileż można prosić, żebyście się nawychylali? Jeden to za mało! Dobra, to pierdolę w takim razie. Nie zużywam baterii do tego. Nie będę marnował na was celownika w moim zajebistym. Aj, koledzy. Jak ja mam z wami, kurwa, współpracować, jak wy nie chcecie współpracować ze mną? Tam jeszcze jeden siedzi, tylko on kompletnie nie chce się pokazać. No siemanko. Nie było to zbyt wymagające? Nie powiem, aż się drapnę w nos. Kontynuujmy zatem. Tutaj kolejni będą? Domyślam się, że powinni przynajmniej być. Ja nie lekceważyłbym takiego przeciwnika jak BJ. Ale może oni po prostu nie wiedzą, na co się gotują. Na śmierć, na śmierć. Gotują się na śmierć. A czy znajduje się coś ciekawego? Nie, kurde. Bardzo w dużym stopniu wróciłem do miejsca, w którym byłem poprzednio. Kabel od myszki mnie tylko wkurwia. Ciebie też podładujemy do pełni. Żeby nie być za chwilę jakoś strasznie zszokowanym. I co? Ciśniemy do przodu. Oj, koledzy. Teraz dostaliście taką małą porcję grilla prosto w twarz. To chyba mogę normalnie przeciachać. Co mamy w środku? Armaira, proszę bardzo. I mamy też życiajra. No dobra, koledzy, gdzie jesteście? Widzę was, nic mi nie możecie zrobić, bo jesteście tępymi pałami. Achtung! Ten niemiecki mają fajnie zrobione, brzmi jak naprawdę takie Niemczury prawdziwe. Nie żebym dokładnie wiedział, jak brzmią prawdziwe Niemczury, ale... A, to jest ten pokój, w którym byłem na samym początku, dobra. Podejrzana sprawa, ktoś postanowił podczas mojej nieobecności przyjść tutaj i rozłożyć różne znajdźki, nie? To też ciekawa rzecz. Nie wiem ostatecznie, co mi dało przeciąć. O, ktoś łańcuch z powrotem też zamontował. Nie wiem, co mi poprzednio dało przecięcie tego gówna. Miałem wrażenie, że to dałoby się jakoś wysadzić, no ale najwyraźniej nie. Może teraz mam przyjść, kurwa, tutaj. Dalej być zablokował. Jest dziura, którą wyciąłem. Pudełko, przez które chciałem przejść, tak bardzo epicki plan, nie rozumiem czemu się nie udał normalnie. Kontynuujmy. Tutaj może tą samą drogą, którą tu przyszliśmy, damy radę wyjść, czy może... zapowiada się na to, że tak. Oj, kolego, wróć do hangaru, no raczej, że wróć do hangaru. Dobra, może nareszcie dam radę wykorzystać jakoś fajnie mój celownik. Dzwoni mi telefon, wybaczcie. Dobra, okej, wybaczcie ludzie, pauzę. Miałem telefon do odebrania i tam mam też kolegów, którzy mnie nie lubią. Dobra, ciekawe jestem, jak skuteczne. Nie to chcę, pojebało cię gro, będę kurwa z pistoletów napierdalał. Strasznie śmiesznie tym trzeba celować. O cholera, kurwa, energia mi się skończyła, no to... To gorzej, bo nie mam tutaj w ogóle jak się odładować z tej energii, chociaż... Nie było tutaj gniazdka. Nie było po drugiej stronie? Było po drugiej stronie gniazdko. No przecież tutaj. Na. Proszę bardzo. Karabin zaraz będzie super sprawny. Ładuje się nieprawdopodobnie szybko. Karabin jest sprawny, ale nie będą sprawne... Nie wiem, chyba... Mózgi naszych niemieckich przyjaciół! O. Jeszcze ktoś tu zipie? Ty zipiesz. Już nie. Perfekt. Dobra, zaraz wrócimy do hangaru, tylko co my w tym hangarze będziemy robili? Przeczuwam jakąś walkę, bo to po prostu... Tutaj było też gniazdko, ale to było już, kurde, w tym pokoju, w którym oni siedzieli, to wolałem nie ryzykować. Hangar. Co się tutaj będzie działo? Właśnie przeczuwam napierdalankę. Naprawdę przeczuwam ostrą napierdalankę. Co, on pewnie, kurwa, odleci, co? Jaki jest w ogóle mój cel w tej chwili? Bo ja nawet nie wiem. Wróć na ziemię, aha. O! No to mniej miło.
To jest granat Tesli, to nie jest granat Tesli niestety. O kurwa, dwóch? Serio? To nie było tak skuteczne, jakbym chciał, żeby było. Nie wiem, co im do końca zrobiłem, ale myślę, że skorzystamy z epickiego planu. Kurwa, masz jeszcze jeden granat na ryj. Wtedy możemy gadać. Dobrze, obydwaj rozjebani, to mi się podoba. Podładujmy sobie nasze bronie. Czekajcie, co, kolejne jakieś roboty tutaj będą, czy może mam wejść na pokład? Mam wejść chyba na pokład, nie? No kurwa, mam nadzieję. Co się kurwa dzieje? Czy ja mam coś tutaj kurwa odpalić? Opuść etap, dobrze, okej, okay, gotowe. Nie gadam dłużej. Kommando Zentrale London Nautica. Transporter Nummer 4. Meine Ladung wurde vernichtet. Ich wurde von einem verdammten Terroristen angegriffen und bin gerade mit dem Leben davon gekommen. Verstanden, Transporter 4. Vollständige Einsatznachbesprechung nach Ihrer Ankunft. Verdammter Mist! Er ist im Schiff! Transporter 4. Verstanden Sie sich? Transporter 4. Things I've seen in this life. Jakoś ga i te przemyślenia. Turn your stomach. Turn your hair white. All right, Captain Cowboy. Roger. This is your buddy boy Klaus Kreuz in the car heading toward the London Nautica. Roger. Find your way down to the parking lot and I will pick you home. Roger. I've seen a thousand battles. The London Nautica is opening fire. I think they are shooting at you. I've seen the sun set on five different continents. I've seen dust rise off the surface of the moon. But all I want is to see you again. Daylight. Like a motherfucking boss. Spierdolnęliśmy w ziemię, wylądowaliśmy. Gotowe. Okej, wykryto sygnał. Przydałoby się chyba ruszyć. Myślę, że nie będą sobie raczej, kurde, ze mną lecieli w chuja, takie mam wrażenie. Napierdalają mnie całkiem ostro, przydałoby się stąd wyjść? Mogę sobie wykroić jakoś wyjście może? Co ja mam, kurwa, zrobić? Dam radę przez to przejść, nie dam rady przez to przejść. O, ktoś chyba przyleciał nam na pomoc. Nie, to nie jest pomoc, to jest ich helikopter, aaaa, fuck. A to jest trochę gorzej. Wow, damn! No dobra, to była całkiem szybka akcja. Chyba wylądujemy na ich jakimś budynku, co? Na czołg! Kurwa, na czołg! Na... nie, to nie jest czołg. What? Epic shit. Dobra, widzę, że wracamy poniekąd do standardowej broni. Ale nadal mamy nasz karabin snajperski, chociaż już chyba... O kurwa, zły przycisk. Mamy albo tryb laserowy, albo tryb snajperski. Wiii! Gdzie jest ten cały dowódca? Dowódca mnie interesuje. No skurwysynu jeden, giń. Dobrze. Przydałoby się właśnie zlokalizować dowódcę, ponieważ on może właśnie wzywać cały czas posiłki. Gdzie ja mam tą mapę? On kurwa po drugiej stronie całkowicie pokoju. Dobra, weźmy karabin szturmowy. Bo naprawdę lubię tą broń. Chyba miałem nadzieję, że ktoś umrze spadając, ale przeliczyłem się chyba. Nie doceniłem siły jego nóg. Kurwa mać, no i oczywiście jakiś koksu musiał przyjść, nie? Ale na koksa też się znajdzie rozwiązanie. O, ja pieprzę. Nie, ja nie sądziłem, że to będzie aż tak kurde skuteczne rozwiązanie. Myślałem, że to jest jakiś z tych większych takich... Nazibotów, czy jak... Nie, Supersoldaten, przepraszam. To by jakiś po prostu... ziomuś. Kurwa, gdzie jest ten dowódca pierdolony? Muszę go zdjąć, bo on będzie ciągle wzywał te jebane posiłki. To nie jest tamten czasem? Tak. Dobra, zdjąłem dowódcę. A teraz już będzie tylko zabawa w kotka i myszkę. No gińcie, kurwa, co wy tak skaczecie po tych balkonach jak górskie kozice? Pojebało was. A macie. Ja jebie, nie trafiłem któregoś, serio. Karabin snajperski. No, wychyl się. Wychyl się, nazistowska świnio! Już? Bardzo dobrze. A teraz pozbieramy tonę amunicji, które leżą dookoła przy ciałach naszych martwych przyjaciół.
Już dobrze. Największe działo w historii świata, o kurwa. W środku zwierciadła, o Boże, jakieś znowu kosmiczne działa. Klaus Kreutz, czekajcie. Okej, okay, czyli złe rzeczy się dzieją w Berlinie w takim razie. Trzymaj się, Aniu. No i kurde, widzimy całkiem mocny wątek romantyczny tego związku między nimi. To mi się nawet podoba. Lubię jak, powiedzmy, znaczy, to ma swoje dobre i złe strony. Lubię jak bohaterowie mają jakieś takie, powiedzmy, są emocjonalnie do kogoś przywiązani, ale minus jest taki, że oni stają się, no, spójrzmy prawdzie w oczy, naszym słabym punktem. Oni wezmą tą Anię w niewolę, coś będą chcieli jej zrobić. No i to niestety staje się słabym punktem Blaskowicza. Oczywiście on dba o wszystkich swoich pobratymców, no ale niewątpliwie najbardziej chyba będzie dbał o Anię. No, może być hardkorowy plan? Nie, dobra, był całkiem lightowy raczej. Co tu się dzieje? Jebany Londyn, kurwa, wszędzie Uber beton tylko. No to nic, schodźmy w takim razie po pięknym rusztowaniu na dół. Obstawiam, że jeżeli strzelę w to gówno, to coś się tutaj właśnie opuści. Dam radę na to wejść, zejść, pięknie. O, jolo! Dobra, skok w ostatnim momencie mnie uratował. Mamy nóż, mamy to. Czekaj, jestem, czy jest tu jakaś znajdźka do życia? Nie ma! Dobra, okej. Okay. To przeczuwam, że to będzie całkiem szybki etap, skoro nie ma wielu znajdziek. Tutaj jest trochę dużo gazu. Ja myślę, że dość skutecznym pomysłem może być zrobienie tak. Nie będę zużywał rakietek. Serio? Ja myślałem, że to coś, co kurde tutaj ze ścian wylatuje, to jest gaz, a to jest chyba jakaś para, czy ki chuj. Tam widziałem jeszcze jednego chyba, czy mi się wydawało? Chyba mi się wydawało. No nic. Podładujmy naszego bzykacza, chociaż nie jest zbyt zużyty. Ajajaj. Kurwa, skąd? Stamtąd. Ktoś shotgunem strzelał, dobrze widziałem? Tym takim śmiesznym, rykoszetującym shotgunem. O cholera, to był zły pomysł. A, bo napierdalają z innych broni do mnie z odległości metra. A, tego się kolega chyba nie spodziewał. Ataku od boku! Pięknie. Wybaczcie, że ja tak w chuj przeładowuję, ale to jest taka moja taktik. Dobra, tu się może przydać już nasz kolega. Ten kurwa kolega, wybuchowy kolega, dobrze, już. Co tu jest? Co tu mówi? Fish and chips odchodzą do lamusa. Nie wiem nawet, co to kurwa jest. Pewnie bym wiedział, gdybym się znał na czymś, co nie jest polskie. Ale w sumie żyję w tym kraju i kojarzę głównie rzeczy, tak jak teraz z Zosią gramy w gierkę, gdzie się zgaduje logotypy różnych firm. No i oczywiście, jak czegoś nie ma w Polsce, no to kurwa trudno jest to skojarzyć, szczerze mówiąc. Więc mamy problem z dużą ilością logotypów, chociaż chyba zgadliśmy już jakieś... nie wiem, zgadliśmy już jakieś dobre 280 w sumie. Łącząc siły nasze oraz naszych znajomych. Dobra, tutaj jakaś znajdźka. O, cholera. A, no tak, w ten sposób się przełączamy na dual wielding. Zapomniałem o tym kompletnie. Tutaj chyba mam mój cel misji. Nic poza tym, jakieś kurde amunicje, ulepszenia. Nie, ulepszenia energii nie znajdę. Mogę energię co najwyżej znaleźć, ale co my tutaj mamy? Czyżby ulepszenie energii? Nie, niemożliwe, żeby w czymś takim było ulepszenie energii. Przełączę się może na to. Czy to jest szyba? Nie, tu muszę kucnąć. Dobra, never mind, jestem debilem i idiotą. A to standardzik, przejście sobie takie odblokowaliśmy, fajne. No to ciśniemy do przodu w takim razie. Amunicji co nieco mamy. Myślę, że jak nadarzy się okazja, to sobie postrzelamy. Nie czuję, jak rymuje. Mówią mi to wszystkie chuje. Tutaj nie ma niczego ciekawego? O kurwa, no dobra, coś się znajdzie. Jolo! Jolo! Kurwa, granaden! Co tam się kurwa dzieje? Patrzcie, jebany! Co on kurwa wyprawia tam? Wy to widzicie? Ogarnij się, kurwa! Mistrz, po prostu mistrz.
Kolega postanowił sobie trochę polewitować, ten przyjął pozycję godną jogina z Indii. Mogę tu wskoczyć, a już miałem nadzieję. Nie, wszystko gruzem, kurwa, po co wam ta rura, skoro jest cała gruzem zasypana? Co za Niemce. Dobra, udało mi się, wchodząc w tamtą dziurę, zyskać bardzo fajną strategiczną pozycję. Wyżyłem się trochę na nazistach, rzucając im granaty i bomby pod nogi. Nie powiem, sprawiło mi to niemałą przyjemność. Kontynuujmy zatem. Mam nasz laserowy karabin. I z jego pomocą zniszczymy ten niemiecki świat. Ach, gdybym mógł w to grać w gimnazjum i chwalić się mojej germanistce w szkole. Byłaby ze mnie dumna. Wiii! Wybuchy, dziwki lasery i pleśniowe sery. Jo! Piękny wybuch mięska. Miodnie do granic możliwości. Co się dzieje? Wszystko zaczęło wybuchać. O, świetnie, wyeliminuj śmigłowiec. Muszę załatwić helikopter. Spoko. Dobry cel misji. Nigdy nie lubię takich celów misji, szczerze. Znalazłem mapę. Jej! I co mi mówi mapa? Nic. Podładujmy tego jebacza, bo całkiem nas używaliśmy teraz. Trochę amunicji, trochę tego. Jakiś nóż to był. Armor tutaj leży. Dobra, przeczuwam, że trzeba będzie się poruszać od ściany do ściany, kurwa! No właśnie, będzie napierdalał. Gdzie mam teraz iść? Pomocy! Może na dół? Może na dół muszę iść? A kurwa, Niemcy wszędzie! Niemcy mnie biją! Co się tam działo? Nie wiem. No fucking idea. Dobra, jeszcze raz w takim razie. Myślę, że powróci mi do momentu, wyeliminuj śmigłowiec. Nie, wraca mi do tego momentu. Okej, okay, też może być. Koledzy się tutaj teraz pojawią. Przychodzi ten. Jej! Dobra, i teraz przychodzi niestety śmigłowiec? Nie, jeszcze nie czas na śmigłowiec. Na razie musimy eksplodować tamtego kolegę. Możemy wejść znowu. Ała! Wybuchają różne. No nie o to mi chodziło. Nie chciałem zużywać tej amunicji. O! A mi się wybrało przypadkiem, ale efekt miał całkiem niezły. Podładujmy nasze bronie. Czekajcie, to ja mam rozpierdolić ten śmigłowiec tak będąc tutaj, powiedzmy? W sensie, dam radę? Może jednak, o to chodzi. No kurwa, całkiem obrywa, mam wrażenie. Dobra, Boże jedyny, ja musiałem po prostu postrzelać do niego. Ja myślałem, że ja mam, nie wiem, chować się przed nim, uciekać, znaleźć jakąś kurwa bazukę i dopiero go zniszczyć. A ja musiałem tak po prostu zrobić praktycznie nic, czyli postrzelać mu trochę po ryju. Ale dobra, okej, okay. Nie dziwię się teraz, że mnie zajebał, skoro tak naprawdę niewielki wkład własny był potrzebny do zniszczenia go. A ja próbowałem się jakoś bawić, więc podładujmy nasze bateryjki. Idziemy na dół. Tutaj właśnie mamy kolegów do wyeliminowania. Inaczej bym ich nie nazwał. Po nogach ci kurwa bije. O, proszę bardzo. La 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 la. Są tu jacyś koledzy? Są jeszcze jakieś Niemczury? No, come on, czekam. Tam jesteście. Whee! Jak ja kocham po prostu wysadzać ich w powietrze. Najprzyjemniejsza część tej gry. O, dziwko. Tutaj drugi był. Chowa się czy nie żyje? Dwie opcje tego, co może się w danym momencie dziać z tymi Niemczurami. Granata macie. Siema. Wii! 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 Inaczej nie mogę skomentować tej przyjemności, która płynie z ich zmordowania nazistów. Naprawdę, że sobie wymyślili kurde tematykę do gier. Mordowanie nazistów. Me gusta. Co mamy tutaj? Nic. Bardzo dobrze. Nie bać wasze telewizorki. Nazistowskie małe telewizorki. Tylko duże płaskie teleskopowe. Kurwa, teleskopowe. Teleskopowy telewizor. Możesz sobie go rozciągnąć ręką, żeby miał więcej cali. Co my tutaj mamy? Pociski odłamkowe. W ogóle z tego shotguna nie korzystam. No to nic. Przełączymy się na karabin. Tutaj widzę jakieś limity osiągam. Limity moich możliwości. Proszę was, moje możliwości nie mają limitów. Gdzie ja mam teraz iść? Chyba niżej mam się kierować cały czas, tak? Obstawiam, że tak.
Na każdym piętrze pewnie będzie cała chmara na zioli. Mam nadzieję, że nie zaskoczy w jakimś dupnym miejscu, powiedz mi, i nie zginę w chuj w przeciągu sekundy. Czy to ich w ogóle coś zrobi? Nie do końca. A to spierdalam! Coś gdzieś się blokuje! Pomocy! O! Gówno to dało i skończyła mi się do tego amunicja. No cóż, trudno. Próbuję mu po tych workach na plecach strzelać. O, coś w nim wybuchło chyba. Coś w nim pękło. I czy była to prezerwatywa w dupie? Ajajaj. Nie, niestety nie była to ta prezerwatywa w dupie. Znaczy nie wiem, czy jakąś miał, nie chcę tutaj w ogóle jakichś oskarżeń rzucać, ale... Ale pewnie takowo miał, dziwko! Giń! Proszę bardzo, jak go pięknie. Wybuchło go. Gdzie jest ostatni? Ty żyjesz? Bo ktoś tu jeszcze chyba do mnie strzelał, nie? Tak mi się wydawało. A może się myliłem? Tyle już osób do mnie strzela, że... Ja nawet nie pamiętam. Dobrze. Mam tutaj bateryjkę, więc nie żałowałem sobie celowniczka. Nie, dobra, nie widziałem tej bateryjki, ale chciałem użyć celowniczka, bo jest po prostu fajny. Dobra, może poużywajmy naszych strzelb, skoro wreszcie mogę. Której amunicji mam więcej? No tej. Moi koledzy najwięcej z niej korzystają. Czuć tą mniejszą prędkość poruszania się z dwiema brońmi, ale przy takim koksie jak Blaskowicz to kurde... Nie powinno być takiego efektu. Gdzie ja się tu schowałem? Hanta gra w Crysisa. Dokąd ja mam w ogóle dokładnie iść? Czy... Widzę, że jakaś znajdźka jest kurwa w powietrzu na balkonie. Yeah. Schowajmy może na razie podwójne bronie, bo chcę się poruszać przez chwilę na większej prędkości. Nic nie widzę, wydupcam stąd. Jedyną szansą dla mnie było to, że było tam widać odblaski tych całych przedmiotów, które można zbierać. Aha. Znajdziek nie ma? Jest te poszukiwacze znajdziek. Nie jestem. Cofam tu. Coś się tutaj dzieje, czy to nie jest... Nie, to chciałem kliknąć. Coś mi tutaj pokazuje, że jest do znalezienia, czy do zrobienia, jest wykrzykniczek, ale nie jestem pewien. A, dobra, tutaj będziemy mieli jakieś kabelki do złączenia chyba. Jebać wasze reflektory! Dobra. Znaczy, ja myślę sobie, wszystko w porze. O, tutaj będzie jakaś napierdalanka. Zbliża się co? Co to kurwa jest London Monitor? Dobra, jestem pewien jednego. To jest jakiś kurwa... CO?! Nie! Mamo! No chyba was popierdoliło. No kurwa! Alalalalalalala, jestem kurwa sprytny. Patrzcie co zrobiłem. Widzisz dziwko? Nie ma mnie. Czuję go. Pokonaj London Monitor. No spoko. W porządku. Robot wielki, siejące zniszczenie. W sumie niewiele się różniwy, też prawda. I co ja mam z nim kurwa zrobić? On musi mieć jakieś, nie wiem, słabe punkty? Wow! Co on mi kurwa zrobił? O, rozpierdolił wszystko. Co ty kurwa nie powiesz, nie? Pobiegnę się z nim przywitać, wiesz? Kurwa, on jest wszędzie. Czy on mi coś robi w tej chwili? Nie, jeszcze mi nic nie zrobił. Co ty kurwa nie powiesz, że mam użyć tuneli? No ja pierdolę. O, London Monitor! No dobra, ale ja nie mogę. Ja nie mogę ciągle kurwa biegać po tych tunelach, nie? Stoję sobie tutaj, jestem w miarę bezpieczny. Co, mam tak po prostu do niego strzelać? Coś niebieskiego się dzieje dookoła, nie wiem nawet, I don't even know. To chyba nie ma większego sensu. Zanotowano twoją niechęć do ujawniania się, no. Fajnie, że korzystam z tych tuneli, tylko że... O, to nie jest nic dobrego. Wow, rozjebał kolejny, spoko. W oko kurwa, co jak strzela? Nie, bo oni tam... Czy są jakieś takie żołnierze normalne?
Yeah! Coś mu zrobiłem. I co mam teraz? Mam dalej do niego napierdalać? Czy mu po prostu zniszczyłem to oko na dobre? Nie wiem. O, missiles nigdy nie brzmi dobrze. Spierdalam zatem. Gdzie tam twoje missiles? Nie ma twoich missiles. A, dobra. On ma jakieś takie przejebane działka na sobie, które do mnie strzelają. Come on. Pokaż oko. Ślimaku, pokaż rogi, kurwa. No i to mi się podoba. Podładujmy się. No rakiety to znowu nie jest dobry znak. Spierdalam! Dobra, no to kontynuujemy naszą Uber taktykę, czyli chowamy się w tunelach. Czekamy, aż pokaże oko. Dobrze, strzelam grubo w to oko. Tylko jak dużo mi to daje? Czy on te rakiety teraz... Wysunął rakiety, jebany! Dobra, strzela gdzieś tam. Wow! Gdy pociski się aktywują, możesz spowodować wybuch w kapsule. To jest dobry pomysł nawet. Niech pokaże oko, jebany. No, chodź. Chodź, kurwa. Dobra, gdy pociski... Czyli mam teraz strzelić w pociski w tym? O, jest nie taki zły pomysł, gdybym, kurwa, nie był w trybie celowania. Dobra, niszczę mu powoli te rakietki. Rozumiem motyw. Muszę teraz czekać znowu, aż go oślepię. Spierdalaj ode mnie. Będę musiał mu tak pewnie wszystko rozwalić, co? Może nawet celownik nie jest mi potrzebny. O, proszę bardzo, jak ładnie. Otwieraj rakietki, dziwko. Dobra, chyba jednak muszę używać celownika do napierdalania w te rakietki. Dobrze, że te bateryjki są tutaj wszędzie. To jest zdecydowany plus, jeśli chodzi o moją sytuację. Dam radę to rozpierdolić? O, rozpierdoliłem to. Bardzo miło. Czy on znowu to swoje oko wyciąga? Chyba tak. I przegapiłem moment. Wow. To mnie trochę chyba zabolało. Ale mam tu jeszcze więcej armura. Chyba mu rozwaliłem to działko tego. Nie, on ma ich więcej. Ale jedno rozwaliłem. No pokaż oko! Pokaż rakietki teraz. No chodź do papy. No kurwa chodź. Co on robi? Yeah! Jebłem. Oficjalnie. Dobra, okej. Walka nie wydaje się być trudna, tylko męcząca, bo trzeba ciągle, kurwa, te same czynności powtarzać. Ała. No nie powiem, dość przejebany przeciwnik. Jest duży. Nie szczeloj. Dobrze. Rakietki pokaż. Kapitan Gunslinger. O, co się kurwa stało? Całą amunicję zużyłem, no to wiele wyjaśnia. Może jednak nie powinienem używać tego celownika? O, ma za dużo tych kurwa karabinów. Żebym się tylko wyrobił, jak oko pokaże. To jest najważniejsze, bo nie chcę stracić okazji. On do mnie napierdala ciągle, nie ma mnie tu, wydupiaj ode mnie. Dobrze! Dobra, czekamy na tamte rakietki. To pięknie, siadło. Ała! To przed tym lepiej spierdalać. Widzę, że sobie tutaj upatrzyłem bardzo fajną pozycję między dwoma tunelami. To mi się podoba. Pokaż oko! Dziwko. Jej! Dobra, teraz czas na tamte rakietki. Uiii! To uciekam teraz do tego tunelu. Nawet nie muszę biegać, szczerze mówiąc. Tu jestem! Come to papa! Siema! London Eye, kurwa. No widzisz mnie czy nie, zjebany robocie? No kurwa, nie, on teraz musi postrzelać. Pokaż, jaki jesteś silny, no kurwa, pokaż. Jeee, udało się w ostatniej chwili. Jej, rozjebane kolejne rakietki. Nie będę sprintował, bo Blaskowicz jak biega, to jego masę tak bardzo nosi na boki, że to tylko problemy powoduje.
Strzelasz z karabinu, czy może patrzysz się tym okiem? Ale ucichło na chwilę! Epicki moment. Ojej. Dobra, ostatnie rakietki, czas na nie. Jeee, wszystkie rozjebane. I co teraz, dziwko? Co mi zrobisz? Zesrasz się i rozpłaczesz i będziesz pokonany, co? Co teraz, będzie chciał mnie kurwa zgnieść? Nie wiem. Nie ma już mi co zrobić, może nie wiem. Dobra, rozpierdolę mu te karabiny maszynowe w tej chwili w takim razie. A może to go teraz załatwi na cacy? Mam wejść pod niego, tak? Zajebisty pomysł. No to dobra. W takim razie czekamy na następny moment, jak będziemy mogli go oślepić i wejdziemy pod niego. Idziemy. Wow, damn! Aha, nie wystarczy, że raz go postrzelę, co? Najwyraźniej nie. Dobra, schowajmy się znowu. Trochę inne tunele, ale wychodzi na to samo. O kurwa. A ładuje się jego oko, kurwa. No, to trochę dojebało. Ale nie zabrało mi jakoś strasznie dużo życia. Jest okej. Niestety te jego karabiny nie są do zniszczenia. Je się da się unieszkodliwić na moment. Idę po twój silnik, kurwa. Chyba się udało! Rozjebaliśmy go! Wiiuuu! Kurwa, schowajmy się lepiej w tunel, bo jeszcze nas coś rozpierdoli. Nie? Dobra, jest cutscenka. I'm the boss! Te skurwysyny. O, ten przyszedł. O! O, gość jest, widzę, odporny. Jesus fucking Christ. Max. Kurwa, wszędzie są naziści. Gdzie? Ktoś strzelił teraz. Skąd? Nie widzę. A, tutaj są skurwysyny. Jeszcze zipiesz po takiej serii w klatę? Boże, jedyny. Kurwa, roboty! Wydupiać ode mnie roboty! Przy ochronić Maxa, Jezu!
One zaraz obok niego, nie? A ja tak strzelam, one jeszcze wybuchają po zniszczeniu. Lovely. Jeszcze kurwa naziści do tego. Jeszcze do tego jebani naziści, co? Uch. On chyba niestety już nie pożyje. Przykro mi, Max. Całkiem nas dziesiątkowali tutaj. Kurwa, gdzie oni jeszcze są? Jeszcze jest tam jakiś skurwiel. Idę tutaj. Dobra. A on co? On tam został? O kurwa. No to ładnie. Podczas operacji zespół ekspertów nadzorowany przez trupią główkę zdołał odtworzyć większość twarzy. Chyba bardzo dobrze, że blizny pozostaną zawsze. Max, nie! Porwała? Policzymy się z tymi skurwysnami już w następnym odcinku, ludzie. Mam nadzieję, że się wam podobało. Jeżeli tak, lajknijcie i do zobaczenia następnym razem. Być może już wtedy się to wszystko skończy. Hej!